Siemanko, cześć, witam was wszystkich serdecznie. Nowa seria, a ja już tak idąc tutaj drogą swą będę wam tłumaczyć mniej więcej o co chodzi w tej serii. Na czym ona polega, dlaczego jestem na adeku swoim i dlaczego w ogóle... Skąd taki pomysł? A więc, jak wiecie, pewnie od Winter Update'u mamy coś takiego jak bestiariusz, czarmy i tak dalej. Filmiki odnośnie tych tematów, o tej tematyce macie w opisie. No i mimo tego, że bestiariusz się cieszy dosyć niskim zainteresowaniem, postanowiłem zrobić właśnie taką serię, gdzie przedstawię wam drogi stworzone przez siebie, gdzie po prostu pokażę wam mniej więcej jak ja sobie wbijałem bestiariusz na swoim RPK-u. Właśnie na RPK-u nie jestem ze względu na to, że sporo potworów już po tej drodze mam i też mam staminkę, nie byłoby po co jej tracić. Więc właśnie widzicie, że na tym edeku to mi wszystko teraz wchodzi, wszystkie potwory. Specjalnie Hunt Analyzer jest taki otworzony, żebyście widzieli jakie potwory są zabijane. Nie patrzcie na Waste'a. Takie zabijanie na spokojnie. Też mam boosta w ogóle odpalonego z daily, ale spokojnie nie gra na tej postaci, więc o to się nie bójcie. W ogóle nie mam tutaj podkeja na tym. Na atak, ale bez tego też przeżyję. Dlaczego postanowiłem zrobić taką serię? Dlatego, żeby was może trochę zachęcić do robienia tego bestiariuszu, albo żeby dać wam natchnienie do tego, żeby za to się wziąć. Może chcecie, może są osoby, które zupełnie nie chcą się za to brać, wolą sobie expić i tam może wpadnie jeden charm kiedyś, jak expią gdzieś tam sobie na prisonach, katakumbach i tak dalej, innych takich rzeczach, nie zmieniają zbytnio tych respów. Albo tutaj mamy panterkę, panterki nie ma, idziemy sobie na dół, taką mam drogę tutaj wybraną. Butterfly nie ma co zabijać, bo ich tutaj nie liczy do bestiariusza. I tak właśnie chcę was zmotywować, zainspirować, albo pokazać wam drogę, jak ten bestiariusz według mnie powinno, powtórzę jeszcze raz, według mnie jak powinno się robić. Nie musicie właśnie przez to, też mówię, że nie musicie robić tak jak ja, możecie robić według siebie, prawda? Ale jak ja myślę o tym bestiariuszu? Myślę w ten sposób, że nie ma co się nastawiać na dane respy, jak się robi bestiariusz. Moim zdaniem powinno się właśnie robić takie właśnie tutaj drogi, drogi i wybijać wszystko, co leci. Dlaczego tak? Ponieważ jeżeli myślimy na temat czarmów tutaj, żeby zrobić sobie czarmy nie tylko jednego, dwa ok, a w przyszłości myślimy też o trzecim, bo jeżeli myślimy tylko o jednym czarmie, jeden czarm jakoś to będzie, to jest według mnie złe nastawienie, ponieważ ten jeden czarm nie zrobi nam wielkiej różnicy, czy na solo, czy na team huncie, takiej zauważalnej naprawdę. Więc powinno się robić ten czarm, te punkty czarmowe naprawdę na większą skalę i potwory muszą być wbijane praktycznie większość albo wystarczająco tyle, żeby wbić sobie na przykład te 3 czarmy, tak powiedzmy. I taką właśnie drogę sobie tutaj biorę. Nastawianie się na jeden resp, okej, może być, ale naprawdę trzeba nastawić się na te czarmy strasznie, bo jak bijemy taką drogą, wybijamy naprawdę sporo potworów. Sporo potworów jest zabijanych, sporo tych potworów się tutaj zalicza, przez co potem mamy tych mobów dużo zabitych. Takie masło maślane, przecież to wiadome jest. Ale przez to mamy sporo wybór na końcu, żeby coś dobić. Tutaj nam brakuje 50, tutaj stówka. Szybko to dobijemy i nie musimy tutaj myśleć od początku wbijać, nie wiem, jakichś tam szmuglerów czy innych potworów, tylko po prostu dobijamy to, co wbijaliśmy kiedyś. I to właśnie takie myślenie przyszłościowe, że zabijamy te, na przykład tutaj lizardy, za szybko tego nie wbijemy, robiąc takie kółko. Potem jeszcze wspomnę na końcu o tym. Więc jak zrobimy sobie na przykład po hancie, albo na przykład wiemy, że jutro nie będziemy grać zbytnio, stamina nam jest niepotrzebna, bo staminę strasznie to zżera, to właśnie możemy sobie zrobić takie kółko, prawda? I to będzie takie
porządku, przy okazji czarmy się, czarmy wlecą, achievementy będą, bo achievementy też są z bestiariusza. I tutaj zabijamy lizardy. Specjalnie Hunt Analyzer, wszystko jest tutaj pokazane, ile potworów w ogóle jest zabijanych. Właśnie przez to chcę wam pokazać, ile typów potworów jest tutaj do zgarnięcia w samym bestiariuszu. Przez takie przebiegnięcie bez większego planu, tak znaczy większego planu, no akurat taką sobie drogę wybrałem i te wszystkie moby powybijam. A tak jeszcze na marginesie, bo taka to jest tak naprawdę luźna seria, będę sobie tak z wami też gadał, znaczy z wami będę sobie gadał, a wy będziecie tylko słuchać, albo będziecie oglądać. Różnie to może być. Na końcu będzie też takie podsumowanie, będzie pokazana mapka, będzie pokazane podzielenie wszystkich mobów na punkty i w ogóle podsumowanie wszystkich mobów, jakie zabiłem. Wszystkich mobów, jakie zabiłem, ile zdobyłem czarmów z tych wszystkich zabitych mobów. Oczywiście nie wbiję żadnego punktu czarma przez takie jedno przejście, ale jeżeli te przejścia będą się powtarzać, więcej na przykład będę sobie robił takich przejść, dajmy na to raz na dwa dni, to już tak jest naprawdę sporo, w ogóle tam też nie dobiłem tych potworów, przez to statystyki będą troszeczkę słabsze. Dobiję, poprawię się, tu trzeba wszystko powybijać, skoro już tutaj idę. Pamiętajcie też taką jedną ważną sprawę, że choćby zabicie jednej, takie mam swoje nastawienie, zabicie choćby jednego kraba, zabicie choćby jednego lizarda, jednej kobry, to zawsze jesteście na plus. Zawsze w końcu wam się to wbije, choćby na przyszłość, żeby ta kobra została zabita. Tak właśnie na swoim RPK-u już tych kobr, ile się nie mylę, to mamy zabitych około ile? Około 350, także no całkiem sporo, prawda? Ale też tam na Goromie się latało. Oczywiście tych dróg będę tutaj wybierać różne będą te drogi. Niektóre będą dawać więcej punktów, niektóre będą dawać mniej, ale chcę jakiś procent moich widzów tutaj skłonić do tego, żeby wziąć się za ten bestiariusz albo co? Albo dać do myślenia tego, żeby na przykład przejść się na takie lizardy, bo o nich nie myśleli, jak sobie wbijali Ikuandę czy coś takiego. Patrzcie, ile w ogóle tego tutaj chodzi. To wszystko, co zabiję, zawsze będzie na plus w tej postaci na przyszłość. I trochę tych punktów wleci. Tak też nie wszystko wybijam i to mnie kurczę denerwuje, bo taka kobra jedna zostaje, a tych kobr na przykład trzeba 500 zabić. Ale to się kiedyś wybije, tak jak mówię, na swoim RPK-u już mam tych kobr 350. A ten Winter Update jakoś niezbyt dawno wyleciał, tak myślę. Flamingi też wybijamy. Jeżeli chodzi o samo zagadnienie czarmów bestiariusza, to tak jak mówiłem, wszelkie linki macie w opisie, tam znajdziecie więcej informacji. Wybijamy. Aha, miałem jeszcze wspomnieć, co tam w ogóle tak na boku. Tak na boku to powiem wam, że dzisiaj jest 11 stycznia. 11 stycznia, czyli drugie urodziny kanału. Tak właśnie, 2 stycznia wypuściłem pierwszy swój materiał. Także tak, taka rocznica można powiedzieć, tak? Rocznica. Hydra akurat sobie odpuszczę, bo Hydry jest 2500, też nie wziąłem sobie SD-ków, więc nie będę tutaj na nich się skupiać, tym bardziej, że tutaj w planie mam tylko i wyłącznie jedną hydrę, bez przesady, ale flamingi to jak najbardziej będziemy tutaj zabijać, spity też i oczywiście sprawdzimy sobie panterkę, która gdzieś tutaj już będzie być może. I tutaj też wczoraj na streamie wydropiłem Karotone Stick, także przy takich potworach jak Carnifila możliwe jest wydropienie przedmiotu może niezbyt drogiego, ale dosyć rzadkiego i będziecie mieć od razu wpis do bestiariusza, bo wiadomo,
bardzo rzadkie przedmioty nie wpisują się, od razu trzeba je wydropić, dopiero potem mamy obrazek, że taki item jest dropiony na przykład. Na przykład ja nigdy nie będę miał pewnie tak żabki wydropionej. Tak jak pewnie wiecie, już mam 5000 około witchy zabitych, ale to jeszcze na bestiariuszu same mam około 600, ale ogólnie tam już walczę trochę z tą żabką, ale może kiedyś się uda i ten wpis żabki do bestiariusza będzie. Lecimy dalej. Tutaj już całkiem sporo tych potworów się naliczyło na samym Hunt Analyzerze, co mnie cieszy. Waste też nie jest jakiś straszny do zaakceptowania. Jeżeli chodzi o to, czy mi szkoda staminy, bo pewnie będą takie osoby, które napiszą, że czy mi szkoda staminy, że szkoda boosta na takie coś, to nie gram na tej postaci, spokojnie, to wszystko może sobie polecieć. O to się nie martwię. Zbliżamy się tutaj do miejscówki z hydrami. Tam oczywiście też respi się Welter. Polecam tam właśnie też zerknąć, jeżeli macie chwilkę. Jeżeli chcecie, przez tą drogę, co ja teraz przechodzę. Też warto, być może jest boss, ja akurat SD-ków nie wziąłem, więc tam nawet jakbym miał tego bossa, to musiałbym wołać ludzi. A to by trochę zajęło, akurat chcę dosyć szybko nagrać ten materiał, ale polecam na prawo Welter do sprawdzenia, jak najbardziej spoko. I lecimy dalej, tutaj skorpiony akurat mam już wbite, tak naprawdę to pierwszą stronę zakładki manual na bestiariuszu. Mam wbitą, na RPK oczywiście, talusieńką pierwszą stronę, tam są takie potwory jak hieny, lwy, czarne owce, zwykłe owce, świnie, ja to wszystko sobie wbiłem. Materiał na temat takich potworów też pewnie zrobię, żebyście tam sobie ogarnęli mniej więcej temat, ale pewnie się domyślacie, gdzie takie potwory można zabić, a tak jak już mówiłem, chcę zainspirować ludzi, żeby wzięli się za ten bestiariusz i w przyszłości na przykład na Team Huncie mieć te po dwa czarmy, żeby każdy miał czterech profesji, każdy ma po dwa czarmy, 8 czarmów łącznie, spore prawdopodobieństwo, że hunt będzie dłuższy, mniej będzie waste'a, znaczy waste będzie taki sam, bo znaczy ten hunt się wydłuży, waste będzie taki sam, jakby był przy normalnym, ale jednak dłużej będziecie siedzieć, expa więcej zrobicie, profitu też zrobicie więcej, więc same plusy z takich czarmów. Akurat tych chyba słoni nie ma w bestiariuszu, no nie ma takich eventowych. Ostatnio też usuwali kilka potworów bestiariusza. Tutaj sprawdzimy sobie oczywiście panterkę, ona też zostanie zaznaczona na mapce. Flaming zabity, Kongra. Też nie zabijam tutaj wszystkiego, na następne snake'i mi zostały. Elefanty sobie odpuścimy, bo one się akurat nie liczą i nie pasują do tej serii, że tak powiem, bo to też będzie właśnie seria. Tak jak wspominałem, czymś zająć Demon Taska muszę. Tak jak też wspominałem od razu przy tym, że nowa seria będzie, raczej nie dorówna ona aktywności waszej, tak jak to było właśnie w Demon Tasku. W tej serii to nic nie przebije, Demon Task był akurat wyjątkowy. A mam nadzieję, że ta seria też wam się spodoba. A jak nie interesuje was bestiariusz, to możecie sobie odpalić sobie ten materiał i posłuchać tego, co sobie tak gadam tutaj. Tu już powybijane, pyk. Następny flaming. I idziemy tutaj w stronę już małpek. Małpki zaraz tutaj będą już zabijane. Tu mamy następne nietoperze. Pyk. Zabijamy. Jeżeli chodzi o małpy, małpy są akurat w porządku z tego względu, że przy okazji możemy wydropić Ape Fury. Na Secure cena Ape Fury to około 10k, więc warto takie coś podnieść i być może sobie tam sprzedać, zawsze 10k do przodu. Zabijamy następne. Pyk i przechodzimy
już tutaj na małpy. I jeszcze tak a propos mapki, samej mapki, która będzie pod koniec materiału. Na tej właśnie mapce będą zaznaczone lizardy, z tego co pamiętam, lizardy i właśnie tutaj małpy, jako w kółku. Dlaczego w kółku? Właśnie ze względu na to, że to tylko ma wam pokazać mniej więcej jak to działa, tak? Jak według mnie powinno się wybijać bestiariusz, że powinno się to właśnie wybijać masowo. Wiele typów potworów, tak jak widzicie, no ta lista jest całkiem spora. Wiadomo, z czasem będzie się wbijać te moby, niektóre z tej listy, nawet właśnie wybijając tą drogą, to później już nie musicie ich właśnie dobijać, możecie iść, rozwijać tą drogę. Na przykład nie byłem w miejscówce z omnivorami, tam są też stone golemy, gargoyle, tam też możecie zerkać jak najbardziej, możecie wbijać na te hydry po prawej, tam gdzie jest welter, tam też wbijecie kilka hydr, gdzieś tu też będą na lewo za niedługo co będzie swamp trolle czy karnifile, nie karnifile, krokodyle, tam też możecie zerknąć. Pamiętajcie też, żeby wziąć jakieś taski, jeżeli macie mniejszy level, przy okazji wbijacie jakieś tam taski, jeżeli nie macie nastawienia na taski, to zawsze coś tam wam wleci, później nie będziecie musieli wbijać na banutę tak strasznie tych punktów taskowych. Inne też miejsca to karnifile, tutaj na prawo to laboratorium, na mapce też ona nie będzie zostawiona, w ogóle nie mogłem znaleźć jakiejś mapki takiej konkretnej, gdzie by była czysta mapa, zawsze coś tam jakieś niepotrzebne znaczki były, cyferki czy jakieś tam inne rzeczy, a ja bym wolał właśnie taką czystą, surową mapę, taką właśnie znalazłem, ale akurat tych miejscówek, gdzie nie szedłem, tam właśnie nie ma i bardzo dobrze, ale tak wam tylko daję taki pomysł, gdzie byście mogli pójść, gdybyście wbili już na przykład sporo potworów, na przykład byście wbili te karnifile, centipidy, spidery, poison spidery, flamingi, takie rzeczy i sporo z tej drogi byście już mieli wybite, więc możecie modyfikować tą drogę, tak? Ja wam tylko i wyłącznie daję mniej więcej przykład tego, jak to może wyglądać i zainspirować was do tego. Jeszcze raz to powtórzę i będę to powtarzał. I tutaj już idziemy na dół. Inne miejsce to też korymy. Korymy to też jest całkiem fajne miejsce do wbijania czarmów, żeby potem rozwinąć tą drogę. Ale oczywiście też nie skupiajcie się oczywiście tylko na przykład takich samych korymach. Możecie wbić na korymy, wybijacie całe te respy, wychodzicie, idziecie na lizardy, tam też coś powbijajcie. Wychodzicie, idziecie na karnifile, tam powybijajcie. Idziecie na małpy, wybijcie, idziecie później na krokodyle, wybijcie wszystkie cały resp krokodyli, potem wybijajcie wszystko, co jest po drodze. Wybijajcie masowo, bo nastawienie się specjalnie na jednego czarma szybko wam się znudzi i stracicie zapał do wbijania tego i stwierdzicie, po jednym czarmie stwierdzicie, że nie ma w ogóle to sensu. A tak wbijając, po prostu nie męczycie się, tylko po prostu przebiegacie. Przy okazji możecie też sprawdzić sobie panterkę czy weltera, tak? I też macie na przyszłość na przykład mało do wbicia poszczególnych potworów, nie? Na takiego lizarda czy inne potwory. I tutaj już końcówka. Już będziemy kończyć. Snake tutaj jeszcze jeden, coś tam może. Coś tam pewnie poopuszczałem potworów. Tak zgaduję. Tą drogę też możecie dowolnie rozwijać, też powiem w ten sposób, że na przykład Tikwandę możecie tak w takim zygzaku przebiegać. Nie musicie iść taką drogą dokładną jak ja, że prosta droga, tutaj naprawdę jeszcze sporo miejsca do przebiegnięcia było i sporo tych potworów tam się kręci, więc te statystyki, gdybym tak poszedł, to ten materiał by miał pół godziny, nawet pewnie więcej, ponad 40 minut, a potworów byłoby dużo więcej zabitych. Ale patrzcie, takie przebiegnięcie, tak naprawdę nagrywam ten materiał 20 minut, jak 20 minut gadam, już mi tutaj zaschło w gardle, ale
Ale nagrane. 14k poleciało, 20 minut. Jeszcze raz powtórzę, to jest straszny waste staminy. Także jeżeli nastawiacie się na level, to nie wbijajcie nie zbijajcie te staminy. Jeżeli macie jakiś wolny dzień, albo wiecie, że jutro nie będziecie jakoś super expić, albo nie zależy wam na staminie, to spoko. Ale jak coś, to stamina tutaj strasznie leci. Tutaj wszystkie te potwory, widzicie ile ja tego zabiłem. 51 Lizard Sentieli na jednym takim przejściu. I pozostałych tutaj potworów też. Całkiem. I tyle. Teraz widzicie mapkę, jak taką dokładną drogę, jaką ja mniej więcej przebiegłem, taką dokładną, no tak. Mniej więcej jaką przebiegłem. I widzicie teraz takie podzielenie na punkty potworów z punktami, ile to mniej więcej wam tam wyjdzie punktów, jeżeli zrobicie wszystko to, co ja tutaj ubiłem. Jeżeli wbijecie każdego tego potwora, to macie wbite tyle punktów. I tyle. Tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba, że znajdzie tutaj odbiorców. Wiem, że pewnie będzie to mniejszość, ale bardzo podoba mi się opcja bestiariusza w tej grze i będę to kontynuować. Tyle. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zostawcie łapkę w górę dla zasięgu, bo też pierwszy odcinek. Zostawcie subskrypcję, jeżeli tutaj wpadliście pierwszy raz. Linki do Facebooków macie w opisie. Tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych materiałach, streamach. Elo!